Szymuś obrał jajko. Tak to wygląda. I co, Szymuś? Będziesz to jadł? Witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, jesteśmy na targu. Kupiłem sobie portfel za 3 euro. To jest taki targ staroci plus targ z warzywami. Kasia kupuje ziemniaki. Tutaj są takie... Dobrze, bateria mi się wyczerpała. Mam fajny portfel, a dzieciom kupiliśmy używane zabawki. Słuchajcie, takie zabawki mamy. Ania, co ty tutaj masz? Basen i tak. Basen do LEGO z wodospadem. Szymuś sobie wziął samolot. Tam jest klatka, tam będzie mieć klatka. Tak, a Nadia ma Arkę Noego, zamykaną od góry takim daszkiem i będą się bawić. Za takie zabawki używane daliśmy 3 euro, jedna kosztuje, ale ja wytargowałem, że nie zapłaciliśmy 9, tylko 8, więc tak około 2,70 daliśmy za jedną zabawkę. Cieszycie się? Ja też się cieszę, bo za taką zabawkę musiałbym zapłacić ze 100 zł, 100 zł, 100 zł, czyli 300 zł, a tak to daliśmy około 40. I zobaczcie, jakie dzieci są szczęśliwe. Nie muszę mieć nowych zabawek, żeby były szczęśliwe. Zobaczcie, jaka radość. Ale będę miały jeszcze zajęcie, żeby to umyć. Nie, Nadinka, umyjesz sobie to? A umyjesz mi? Nie, ja nie. Musisz sama. Nie. Dam ci gąbkę i będziesz myła. Ale od naczyń, nie? Od naczyń, no. I płyn do naczyń. I sobie umyjesz. Pomożesz mi? No. Nadia, chodź, umyjemy. Mamy nasze zabawki, mamy wąż z wodą, będziemy myć. Proszę, Ania. Ale chodź tutaj, od papuszki odejdziemy trochę. Oj, urwało mi się. Czekajcie, czekajcie, umyjemy, to jest najbardziej brudne. Chodźcie tutaj. Nadysia, chodź tutaj. I Ania. Ania myje basen. Trochę dalej, Ania. Zobaczcie, bo to jest Arka Noego. Pisze, jest napisane Noa. I tutaj mamy klatkę na lwa, klatkę na coś innego. Jakieś tutaj półeczki dla innych zwierząt. Fajna ta arka. A tutaj jest wejście, drabinka. Wchodzimy do basenu. Ale najpierw... Wchodzi. Fajne. A ja wymienię papudze żwirek. Troszeczkę go za dużo nasypaliśmy, ponieważ dużo tam zostało i nie dało się wyciągnąć. Jest za wąska szczelina. Jak wyciągałem, to się po prostu tam wysypało. Pokarm wyrzuca trochę. Nie zjadła wszystkiego. A widzicie? Ania myje gąbką swój basen. Nowy. Tutaj wyrzucimy. A resztę muszę jakoś wysypać. Tylko żeby papuszki nie poruszyć. Papuszka, trzymaj się, my to wysypiemy. Trzymaj się. Nie wiem, jak to zrobić. Dopiero teraz zauważyłem, że tu jest odpinanie tej całej kuwety, więc odepniemy to. Papuszkę zdejmiemy, bo tam na dole jest siatka, zobaczcie. Ej, nie ma siatki, ona została tutaj. Dobra, ale jak położę tutaj, to nie ucieknie. I teraz możemy to ładnie wyczyścić. Cześć, ale ładnie śpiewasz. Umyłem to gąbką, teraz wysuszymy i wsypiemy nowy żwirek. Tym razem damy trochę mniej. Mówiliście, że taką garść trzeba dać, taką dużą garść i to starczy. Tyle. No tak, dla ciebie robię. Chodź, teraz przeniesiemy cię. Jeszcze kratka. Tu zapinamy. I już. Zobaczcie, jak ona się cieszy. Ona potrafi się podrapać. Zobaczcie, ona potrafi się podrapać po plecach nawet. Bardzo szybki. Właśnie przygotowujemy się do lekcji hiszpańskiego i drukuję sobie materiały na lekcje i dla dzieci naszych. I zobaczcie, tutaj jest słowo debil. Wiecie, co znaczy debil po hiszpańsku? Słaby. Już wam pokazuję. Słowo debil po hiszpańsku znaczy słaby. Ciekawe, nie? Dzisiaj mamy bardzo deszczowy dzień, na dworze jest zimno i ponuro. a my będziemy robić jajka na miękko. Co, Szymuś? Szymek chce łyżeczkę. Tutaj, proszę. No, trzymaj tam. A my wkładamy jajka. Mamy tutaj 6 jajek. Będziemy je wkładać i robić je na miękko. Dlaczego 6, a nie 5? No bo nas jest 6. Nie, 5. No ja, Kasia i wy. Dlaczego ty 2 jajka? No ja 2. Wy po jednym, bo oszczędzamy. A ty nie oszczędzasz. Ja nie oszczędzam, ja muszę mieć 2. Więc nie tego. Tego już nie. Dobra, no czekaj, Nadinka, ja jestem głodny. Dobra, mamy teraz 6 jajek sadzonych, przykrywamy. I będziemy ustawiać 6 minut. 6 minut jajka na miękko. I odliczamy. I zobaczymy, czy się zrobią. To są duże jajka, więc 6 minut powinno starczyć. Jak pada deszcz, to cały sprzęt z przedsionka muszę wnosić do przyczepy, bo robi się taki wilgotny i mokry, więc przyniosłem tutaj te klawisze i drukarkę. Dzieci ogólnie wycinały dzisiaj i plasteliną się bawiły. No, a tak mamy suszarkę. Pisaliście, dlaczego rozwieszamy pranie na sznurkach dookoła, jak możemy sobie kupić suszarkę. Mamy suszarkę, zabraliśmy z Polski, ale po prostu ona jest za mała na naszą rodzinę. Ale pokażę wam, jaka jest pogoda. W ogóle ile mamy dzisiaj stopni? Dzisiaj mamy 13,5 stopnia na dworze, w przyczepie 24. I pokażę wam, jak to wygląda na zewnątrz. Pada deszcz. Kasia siedzi w samochodzie, sobie coś tam robi. Sąsiad odjechał. No i mamy kałużę, nie? Mamy kałużę. Fajnie widać na basenie, jak ten deszcz pada. Ogólnie wszyscy siedzą w kamperach i w przyczepach i czekamy na lepszą pogodę tutaj w Hiszpanii. Ma tak lać 2 albo 3 dni, no i jest trochę nudno, ale może gdzieś pojedziemy na zwiedzanie jakiegoś muzeum albo coś takiego. No coś trzeba robić w tej Hiszpanii, jak pada. Ile nam zostało? 2 minuty i 57 sekund. Dobrze, minutnik dzwoni. Daliśmy 7 minut jednak, minutę dłużej. Daj anuluj. No czemu to? Odrzuć, ok? I wyciągamy. Po 7 minutach jajka są takie. Jedno pękło. Ja pęknięty, ja nie chcę pęknięty. No to ja będę miał. I do zimnej wody wkładamy. Tutaj mamy zimną wodę. Tatusiu! Co, Ania? Mogę te pęknięte? Możesz, Ania. Lubię pęknięte. Ania lubi pęknięte, będzie miała pęknięte. No i mamy jajka. Trzeba zalać jeszcze wodą. Poczekajcie. Woda się zrobiła ciepła, więc wymienimy na zimno. Tak zasysa nam kanalizacja. To był właśnie ten dźwięk. Dobra, mamy zimną wodę i jemy. Tam, taratam, tam, tam. Dziękujemy kurze. Dziękuję. Dobra, Szymuś przejął 2, Ania przejęła 2 i Nadia wzięła 2, ale jedno mi dała, więc dziękuję, Nadinka. Jemy. Jakie, Ania? Gorące. Jest gorące? Jemy. Nie mamy kieliszków do tych jajek, ale jakoś zjemy. Bo zostały w Polsce. No. Ale skorupki nie odchodzą, zostaje białko. Więc zalanie zimną wodą nie pomogło. Może macie jakieś sposoby na takie jajka? Nie. Ale ja zobaczę, czy jest na miękko. 7 minut takie jajko i proszę państwa, jest na miękko idealne. Uwielbiam takie. Uwielbiam też takie na miękko. Tamte jest takie. Tu mamy sól. Ja też takie uwielbiam. Solniczkę dzieci znalazły w Monte Carlo kiedyś i tak z nami jest już 1,5 roku. Ale jak jest miejsce? No, kto chce bagietę? Nie. Nie, to ja chcę. Ta sól himalajska jest taka mokra i nie przelatuje przez dziurki. Jak odkręciłem, to mi się wysypało. Będziemy sobie tak solić. Przepraszam, bo ja kiedyś tam wlałam wodę. Naprawdę? To ty? O kurde. Szymuś obrał jajko. Tak to wygląda. I co, Szymuś? Będziesz to jadł? Damy ci chusteczkę. Proszę bardzo. Szymuś musi się wytrzeć, bo trochę jajko mu nie wyszło. Pokarmić cię, Szymek? Czekaj, bo ci zaraz kapnie tutaj. Teraz chwila dla mnie. Zrobiłem sobie kawkę ze śmietanką bitą. Jak to ładnie wygląda. Zróbcie sobie taką i będziemy pić razem. Przyszedłem sobie na spacer nad morze i zobaczcie, jakie wielkie fale są. Nie widać tego na kamerze oczywiście, ale są naprawdę wysokie, takie metrowe. No i plaża się zmniejszyła gdzieś tak o 1/3. Ale jak to w życiu bywa, jedni się smucą z takiej pogody, a inni się cieszą. Przyszli tutaj kitesurferzy i sobie latają na swoich lotniach. Ale bym sobie polatał na takim czymś. Morze wyrzuciło mnóstwo takich skulkowanych glonów i tutaj jest na przykład taka kulka, która wygląda jak piłka bejsbolowa. Jest leciutka, idealnie zwinięta. Takie można by było sprzedawać w sklepie i by nikt nie wiedział, że są za darmo pozbierane na plaży. Wrzucimy ją do wody. Wrzucimy ją do wody i zobaczymy, czy wróci. Poleciała. Tam trafiła. O, płynie. Jest tutaj. Jest, wróciła. Tutaj jest. Tylko trzeba po nią wejść, ale nowe fale przypływają. O kurde. Zaraz ją wezmę. Gdzie moja piłka? Tutaj jest. Toczy się. Tylko jak po nią wejść? Tam jest, ale ta fala mnie zaraz sięgnie. Zobaczcie, aż przez ten deszcz mi hak zardzewiał pod tą reklamówką. Dobble, bum. Teraz gramy w Dobble. Pada deszcz, żeby się nie nudzić, to gramy w Dobble. Ja rozdaję. Zostaw. Dobra, kto gra? 1, 2, 3. Mamy 3 kubki kart, ja zaczynam. I teraz każdy musi wziąć karty i zobaczyć, czy ma jakiś tutaj obrazek stąd na swojej karcie. Ale na jednej. Na jednej. Każdy patrzy na jedną. I ja mam latawiec i kładę. Na głos, tak? No. I kto pierwszy zrzuci wszystkie karty? Co ja tu mogę mieć? Ja mam bąbelki? O, bąbelki, ale jestem ślepy. Moje! Będziesz zaraz grał, Szymuś, tylko tu płetwa. Na tym, żeby nie trzymać. Ta żółta płetwa. Teraz Szymuś. No graj, Szymuś, bo ja zrzucę wszystkie karty. Piłka. Piłka, tak? Piłka. No. Szymuś kładzie piłkę. Tu na tym, tak? Na tym. I znowu odkrywasz. Klapek. Szymonek. Japonek. A co ja mam? O, japonek. Orka! Właśnie. Orka, brawo, Szymuś. Orka. Orka. Łopata. Widzicie, mam łopatę i tu jest łopata. I kładę. A gdzie jest? To nie jest ręcznik. I tak gramy. Kto wygra, zaraz się okaże. Drink. Kasia drinka znalazła. Moje. Kasia wygrała z Szymusiem. Teraz ja z Nadinką. Mi zostało jeszcze kilka kart. Oboje tu macie. Słoneczko. Słoneczko. Lód. Mamy loda. Drink. Bardzo dobrze. Krab. Wygrałem drugie miejsce. Olka. Nadia zjedz, a ja rozdaję. Przyjechaliśmy sobie na nocny spacer. Na takie osiedle nadmorskie. I to są takie fajne schody. Dzieci lubią właśnie tutaj sobie spacerować, bo jest tak jasno i przyjemnie. Tak, schody do dołu. Tam jest morze. Nie wiem, czy słyszycie szum fal, bo raczej widzieć to nie widzicie. Jesteśmy teraz w sklepie przy piekarni. Zobaczcie, tu są takie wypieki. Ale najciekawsze jest tutaj zrobione. Zobaczcie, to jest cały chleb posypany mąką. Tutaj są Trzej Królowie. Idą sobie na wielbłądach. Tutaj są jakieś takie wodospady. Naprawdę przepięknie to zrobili. A tutaj jest na chlebie zrobiona choinka. Gdzie jest stajenka? Patrzcie, w chlebie stajenka. Ej, okruchy są drożdżowe, bo pachnie. Tak? Tak drożdżowe. Ania, chcesz zobaczyć? Widzisz? To jest stajenka w chlebie. A te ludzie też są z chleba? A tam jest gwiazda betlejemska z chleba.